Krótkich Gór. Nie jesteśmy w miejscowości Santa Susana. Jest to, no, miejscowością to bym tego raczej nie nazwał. To jest dosłownie kilka domów na krzyż. Nie wiem, 20, może 30 domów. Na środku jest kościół, zamknięty, już nieczynny. Malusieńki ryneczek, siedzą sobie dziadki. Jeden dziadek tam za mną sprzedaje kasztany. Nie ma żadnych klientów, ale i tak to grilluje, pewnie ktoś do niego przyjdzie. Tam siedzą dziadki, tam siedzą dziadki, tam same stare dziadki siedzą. I no taka miejscowość bez młodych ludzi, totalnie. Młodzi ludzie już dawno tam chyba wyjechali. Sami starzy ludzie tu mieszkają. Jest tak cicho i spokojnie. Teraz jest sobota, więc jakieś tam słychać, że coś się dzieje, coś się rusza. Ale ogólnie jest bardzo cicho i spokojnie. Nasz samochód jest nie w miejscowości. Jest kilka metrów, kilometrów, może 2 kilometry dalej za miejscowością, na brzegu, nad jeziorkiem. Oprócz nas są 2 kampery, no i oni już od tygodnia są mniej więcej ci ludzie, albo może dłużej, no, z nami są od tygodnia. W nocy jest całkowita ciemność, jest tak ciemno, że widać wszystkie gwiazdy chyba, które istnieją na świecie. Jest przepięknie, cudownie, za dnia świeci słońce, no, jest naprawdę super, fantastyczne miejsce, no i to jest to, czego potrzebowaliśmy. Odpoczynku po tym mroźnym pobycie w Polsce. Teraz mamy czas, żeby się nagrzać, podrabiać wszystkie maile, podrabiać wszystkie zaległości. Bardzo powolny tryb życia teraz prowadzimy, taki totalnie slow life. Bardzo spokojnie, jest naprawdę mega spokojnie. O, zobaczcie, jakie ładne. Takie szaliczki. Szaliczkiem okryte drzewa. Tutaj taki zryneczek, malutki placyk. Tutaj jest chyba scena, jakby występują jakieś zespoły. Tam mamy malusieńki oddział poczty. To nie wiem, co jest. Junta de Fregesia. Nie wiem, co to jest. Za mną jest kawiarnia, jedyne miejsce, gdzie można cokolwiek kupić w całej tej miejscowości, to jest kawiarnia. No i tutaj przesiadują panowie. Z tego, co zauważyliśmy, to codziennie siedzi tu bardzo dużo, może nie dużo, około 5 albo 6 starszych panów na kawkę, siedzą w słońcu, nic nie mówią, nic kompletnie nie mówią, jest totalna cisza. Mężczyźni nie potrzebują czasami dużo mówić. Młodszej widowni jeszcze powiem, że to, co widzicie przede mną, też wy widzicie, to jest pralnia ręczna. I to jest prawie przed każdym domem tu w Portugalii. Na wsiach mają takie coś. Tam staje osoba, moczy to wszystko, te ubrania w tym zbiorniku, a później się pociera o to te karbowane miejsca. Jeszcze tego nigdy nie widziałem, że ktoś to robił, ale to jest bardzo, bardzo częsty widok w Portugalii. A to jest takie typowe podwóreczko malutkie. A tu mój rower bezpiecznie sobie stał, niezapięty, po prostu go oparłem o ścianę jakichś ruin. I wracam do mojej żonki Kasienki. Oj. Dobra, jedziemy. Patrzcie się, co stało się z kierownicą. O nie, hamuj, hamuj. Thank you.
miejscowość kończy się tym budynkiem. Za nim już nie ma nic. Za nim już jest polna droga, którą dojadę do naszego miejsca, tam gdzie mamy kampera, także zaraz zobaczycie. A jestem w ogóle strasznie spiący, bo chyba ta atmosfera tego miasta się udzieliła mi. Raz, że odstawiłem kawę ponad tydzień temu, a dwa, tu jest tak spokojnie, że po prostu mi się spać chce. Nie wiem, jadę do domu, może mi Kasia obudzi jakoś żywą muzyką albo ciekawą rozmową. Kończy się asfalt i zaczyna się raj. Miejsce, gdzie można sobie przyjechać i zostać tak długo, jak się chce. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to zobaczycie nam naszego kamperka. Zaraz obok jest drugi kamperek. Jest jeszcze miejsce na kilka tysięcy innych kamperków. Tutaj też jest jeden. O, ten już jest cały tydzień. Tutaj z motorkiem, mają przyczepkę. Kosze na śmieci to są tu. A tam po drodze, gdzieś między w połowie drogi, jest miejsce, gdzie można sobie nalać wody. Normalnie kranik, nie wiem czy z pitną, ale taką, którą my używamy, normalną wodę, czyściutką. Jadę do Kasi, co się zmachałem, bo pod górkę. Gotuję zupę. Fajnie? Pachnie. No to super, czuć. Kościół jest zamknięty na cztery spusty. Nie ma informacji? Nie ma tu nic. Będziemy się jadzie indziej. Ale jest pięknie. Kasia ugotowała przepyszną zupkę, a czy jeszcze nie wiem, czy jest przepyszna, ale na pewno jest pyszna. I będziemy ją jedli na polu, ponieważ jest piękna pogoda. Słuchajcie, jest teraz sprawa, szybka akcja pod tytułem ubezpieczenie. Bardzo dużo osób się pyta o to, jakie mamy ubezpieczenie zarówno na samochód, jak i na nasze życie. Więc wam teraz powiem. Jeżeli chodzi o samochód, to poprzedni właściciel kupił OC w firmie Getter i w tej firmie my też kontynuowaliśmy to ubezpieczenie, ponieważ oni w ramach ubezpieczenia OC gwarantują też pakiet podstawowy Assistance, czyli nawet dla starych samochodów i dla dużych vanów jak nasz. Gwarantują w razie awarii unieruchomienia samochodu, uruchomienie go, jeżeli się nie uda, no to odholowanie, nawet za granicą, i to jest dość duży kilometraż, nie pamiętam dokładnie ile kilometrów, ale oni odwożą przynajmniej do najbliższego mechanika, a potem już można działać, dzwonić do Polski, wysyłać części, wiecie jak jest. Najważniejsze, żeby ściągnęli samochód z autostrady albo z jakiejś drogi i żebyśmy za to nie musieli płacić, i ja bardzo, bardzo mi zależało na tym, żeby mieć taki pakiet assistance, który odholuje mój samochód, jeżeli on się zepsuje, do mechanika, a już u mechanika to już jest pół biedy, to już można działać, dzwonić do znajomych, szukać Polaków, różnych innych mechaników, jeżeli ten akurat będzie za drogi. Więc korzystaliśmy z tego Gettera, ale w styczniu wygasło to ubezpieczenie i zadzwoniliśmy, żeby przedłużyć. Oni powiedzieli, że przełączą nas na infolinię, a na infolinii okazało się też zewnętrzny broker całkowicie i sprzedał nam ubezpieczenie z Ergo Hesti, bo z Gettera powiedział, że wyszło 2,5 tysiąca. Więc to, podarowaliśmy sobie to i przeszliśmy do Ergo Hesti i w tym roku jesteśmy w Ergo Hestia. Mamy też OC i mamy pakiet Assistance, dokładnie taki sam jak w tamtym, czyli w razie awarii nas odholują, jeżeli się koło zepsuje, to przyjadą, wymienią i tak dalej. Drugą rzeczą jest ubezpieczenie naszego zdrowia i życia i tutaj skorzystaliśmy z PZM, czyli Polskiego Związku Motorowego, to jest pzm.pl i tam jest taki pakiet podróżny, takie ubezpieczenia podróżniczego, Bon Voyage się nazywa i kosztuje 149 zł miesięcznie, rocznie, 149 zł rocznie, jeżeli się kupuje jedna osoba, to jest 149, a jeżeli się podpina pod to ubezpieczenie drugą osobę, małżonka, partnera, znajomego, kolegę, z kim tam się podróżuje, to ta druga osoba płaci tylko 99 zł. Więc w sumie my zapłaciliśmy za naszą dwójkę 250 zł za cały rok ubezpieczenia podróżniczego. No i jeżeli nam się coś stanie, zachorujemy, złamiemy nogę, będziemy mieć wypadek, no to oni nas będą, wiecie, leczyć, a czy ktoś tam będzie nas leczył, a oni co to zapłacą.
Jeszcze jest trzecie ubezpieczenie i to jest ubezpieczenie, którego każdy może skorzystać. Za to się nic nie płaci, nie trzeba się zapisywać, nie trzeba dzwonić na infolinię, ani wypełniać żadnych kwestionariuszy. Jest to, moi drodzy, uwaga, anioł stróż. My po prostu się modlimy do anioła stróża. Za każdym razem, jak zatrzymamy podróż, przekręcam kluczyk, wrzucam jedynkę, wyjeżdżam, to modlimy się: Aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, i znacie tą melodię. I to wszystko działa, naprawdę nie mieliśmy żadnych wypadków, żadnych słuczek, żadnych awarii, jak się pomodliliśmy. Żeby też nie być gołosłownym, to wam powiem, że ostatnio mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy jechać na zakupy, byliśmy na parkingu, mieliśmy przejechać tylko 900 metrów do Lidla. Więc odpaliłem silnik, wystartowałem, Kasia pisała coś na komórce, więc też nie chciałem jej przerywać i nie pomodliliśmy się. Dojechaliśmy do Lidla, zaparkowaliśmy, a że było pod górkę i byłem strasznie blisko faceta z tyłu, pomyślałem sobie, że podjadę troszeczkę do przodu, żeby mu było łatwiej wyjechać. No i tak podjechałem, że wrzuciłem bieg, dodałem mocno gazu, no bo było pod górkę. Okazało się, że miałem wsteczny i zmiażdżyłem temu gościowi płotnik z tyłu. Popękało mu to wszystko, te plastiki. I od razu mi się przypomniało, że po prostu się nie pomodliłem tego dnia. I może to nie jest kara, powiem, żeby nie wiem, skarał mnie ten anioł stróż, ale przypomniało mi się, że po prostu nie można tego odkładać na później, tylko za każdym razem, jak startujemy, to się modlimy. I ja póki co odpukać, nie narzekam, wszystko dobrze działa, żadnych awarii, żadnych słuczek nie było. Jeszcze tylko tam dodam na końcu, że nikt mi nie zapłacił za to, żeby powiedzieć o tym, czyli te ubezpieczenie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia, Goeter, PZM, oni mają pojęcie o naszym istnieniu, także spokojnie, nie musicie się martwić, to nie jest opłacony odcinek. Gdyby się okazało, że któreś towarzystwo chciałoby mi zapłacić za powiedzenie o nich, to bardzo chętnie przyjrzę się tej ofercie. Możecie wysłać na swoje zgłoszenie na podróżowanie.pl, tam są namiary na nas. I jeszcze jedna prośba do naszych widzów, do was, kochani. Jeżeli wy macie jakieś sprawdzone ubezpieczenia, bo te nasze, no to są taki po prostu zwykły pakiet turystyczny, a jeżeli macie coś sprawdzonego, to napiszcie proszę w komentarzach, bo nam się ten pakiet Bon Voyage kończy niedługo i będziemy zastanawiać się, czego przedłużać o kolejny rok, czy znajdujemy coś lepszego, nowego. Więc jeżeli wy macie coś sprawdzonego, to bardzo proszę, podzielcie się z tym, a jeżeli to będzie naprawdę coś godnego uwagi, to my to później powiemy. Jeszcze raz zrobię taki odcinek, albo dodam po prostu informacje, albo też napiszemy na blogu, tak żeby to poszło w świat, bo dużo osób się pyta i dużo osób się martwi o to ubezpieczenie. Jak żyć bez ubezpieczenia, jak żyć z ubezpieczeniem. No i widzę, że ten temat jest taki dość popularny. Dlatego też robię ten odcinek dzisiaj. To tyle na koniec. Życzę wam miłego popołudnia, miłego dnia, miłego wieczoru, gdziekolwiek jesteście, w którymkolwiek kraju, w jakimkolwiek kontynencie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie muszę mówić, jak tu jest pięknie i cudownie. Portugalia nadal zachwyca. Słońce świeci, jest cudownie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bajo!